Ja wszystkim, którzy uważają, że rządy silnej ręki są dobre, radzę pojechać na Białoruś i pogadać tam z ludźmi. Oczywiście tymi, którzy będą mieli odwagę z nim rozmawiać, bo wielu tam raczej nie będzie chętnych, ale znajdą się tacy, co z nim porozmawiają i chętnie mu wyjaśnią, bo są jeszcze tam jeszcze odważni ludzie, nie wszystkich Łukaszenka zamknął, na czym polegają w cudzysłowie uroki mieszkania w państwie niedemokratycznym. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym Dudek o polityce, ale tym razem w tej wersji ekstra, w której rozmawiamy na tematy, może inaczej, nie podsumowujemy od tygodnia, ale rozmawiamy na tematy szeroko rozumianej polityki i tak przyjęliśmy sobie z panem profesorem Antonim Dudkiem, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Że może poruszymy historię naszą polityczną, III Rzeczpospolitej od początku lat 90. po dzień dzisiejszy. Zapraszamy na taki cykl, który będziemy prezentować raz na jakiś czas przez ten okres wakacyjny. Bo oprócz tego, co dzieje się oczywiście cały czas na bieżąco w polskiej polityce, bardzo ciekawe jest to, co kiedyś się działo. I być może wytłumaczymy Państwu, dlaczego dzisiaj mamy taką sytuację w polskiej polityce, skąd to się wzięło i czy może będzie w najbliższej przyszłości lepiej, czy jest jakaś szansa na poprawę tego, co widzimy. Panie profesorze, no to zacznijmy od tych lat 90. Może nawet cofnijmy się troszkę jeszcze. 89 rok. Pierwsze częściowo wolne wybory, a w 91 roku mamy już kolejne wybory do parlamentu. Co się stało? Dlaczego tylko dwa lata przetrwał tamten Sejm? No, był to tak zwany Sejm kontraktowy, który był efektem porozumienia przy okrągłym stole i on przewidywał, że wybory do Senatu, które zresztą wtedy utworzone, będą całkowicie demokratyczne, ale w przypadku Sejmu były to wybory tylko częściowo demokratyczne, mianowicie 65%, czyli większość, wyraźna większość mandatów poselskich została zagwarantowana dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli ówczesnej Partii Komunistycznej i jej sojuszników. Natomiast tylko o 35% mandatów w tamtym Sejmie toczyła się gra całkowicie swobodna między tak zwanymi kandydatami bezpartyjnymi, czyli de facto całą ówczesną opozycją, która nie miała prawa do legalnego działania. Bo to był moment, kiedy Polska wychodziła z dyktatury, szła w kierunku demokracji. No i sukces Solidarności, która była, można powiedzieć, głównym, tym bezpartyjnym kandydatem w wyborach czerwcowych, sprawił, że ten system komunistyczny zaczął się sypać znacznie szybciej, niż to zakładano przy okrągłym stole. Wprawdzie Jaruzelskiego wybrano na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe zresztą w lipcu 89, ale już wkrótce potem nie był on w stanie przeprowadzić swojego kandydata na premiera. Premierem został, pierwszym niekomunistycznym premierem po wojnie został Tadeusz Mazowiecki. No i w związku z tym za chwilę runęły jesienią reżimy komunistyczne w sąsiednich krajach, w NRD upadł mur berliński, w Czechosłowacji aksamitna rewolucja i już od przełomu 89-90 roku w obozie solidarnościowym, no, który stał się tu, można powiedzieć, nową siłą dominującą w polskiej polityce, zaczął się nasilać żądania, że trzeba zrobić normalne, w pełni demokratyczne wybory. Tylko że wtedy się wydarzyła słynna wojna na górze między Wałęsą a Mazowieckim, o której szczegółach opowiadam na moim kanale Dudek o historii. Jest taki odcinek Wojna na Górze. No i w każdym razie efektem tego było to, że zamiast zrobić, co byłoby racjonalne, całkowicie demokratyczne wybory parlamentarne, wybrać konstytuantę, która by określiła ustrój Polski, tośmy sobie zafundowali powszechne wybory prezydenckie zamiast parlamentarnych i zmieniono konstytucję, ten parlament kontraktowy zmienił konstytucję już pod presją tych nowych sił politycznych, prowadzono powszechne wybory prezydenckie, wygrał je, jak wiadomo, Lech Wałęsa, który znowu z kolei wdał się w spór z Sejmem Kontraktowym o ordynację wyborczą. I to był wielomiesięczny spór, który wypełnił pierwszą połowę 91 roku. W efekcie dopiero latem tą ordynację ostatecznie uchwalono skądinąd fatalną i w październiku 91 odbyły się dopiero całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu i Polska była niestety ostatnim krajem całego regionu postkomunistycznego. Więc w tym sensie odpowiadając na pana pytanie, nie dlatego, że już po dwóch latach, tylko dopiero po dwóch latach od 89 w Polsce jako ostatnim kraju regionu udało się przeprowadzić całkowicie demokratyczne wybory parlamentarne. Niestety ordynacja była fatalna. Była to ordynacja inna niż ta, którą mamy teraz, bo bez progów wyborczych, co doprowadziło do ogromnego rozdrobnienia parlamentu. Ja tym, którzy nie pamiętają, przypomnę, w 91 roku w Sejmie było, uwaga,
24 partie polityczne. Mamy chyba nawet, panie profesorze, planszę, jak to wyglądało, jak wyglądał podział mandatów, jeżeli możemy tą planszę poprosić. Tam, z tego co pamiętam, to do tego parlamentu wchodzili, wchodzili pojedynczy posłowie nawet, tak, prawda? Tak, no było 10 formacji, która miała, nie wiem, jak Zbigniew Bujak, jego Ruch Demokratyczny Społeczny, on był jedynym przedstawicielem tego ugrupowania. Natomiast największa była Unia Demokratyczna, największy klub w tamtym Sejmie liczył, uwaga, w momencie startu 62 posłów. Na drugim miejscu był Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zresztą powstał właśnie przed tymi wyborami, jeszcze nie jako partia polityczna, jako sojusz takich ugrupowań postkomunistycznych, miał 60 posłów. To się nie mogło udać. To się nie mogło udać. Oczywiście ten Sejm był ogromnie rozdrobniony. To wynika, co więcej, frekwencja była dramatycznie niska, 40, niespełna 3% poszło do urn, czyli ponad połowa Polaków nie skorzystała w ogóle wtedy z prawa wyboru pierwszego demokratycznego parlamentu. Ale podstawowym problemem w tym Sejmie było rzeczywiście to, że nie można było w nim zbudować stabilnej większości. W tym Sejmie były dwa rządy. Pierwszy sklecony, po raz pierwszy objawił swoje talenty negocjacyjne, Jarosław Kaczyński jako przedstawiciel Porozumienia Centrum, lider tej partii. Udało mu się zbudować chwiejną koalicję, która umożliwiła powołanie Jana Olszewskiego na premiera. Rzecz w tym, że ten rząd był od początku rządem mniejszościowym i w miarę upływu czasu nie był w stanie, Olszewski nie chciał jakby poszerzyć tej koalicji, w efekcie czego ten rząd upadł, choć oczywiście przyspieszyła to operacja lustracyjna, ale nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to rząd Olszewskiego został obalony z powodu lustracji. On by, gdyby nawet w ogóle tego tematu nie podjął w ciągu kolejnych kilku, kilkunastu dni i tak by został odwołany, bo Olszewski konsekwentnie odmawiał pójścia na kompromis, czy to z KPN-em, czy z Unią Demokratyczną, właśnie z tymi partiami, które miały relatywnie jeszcze sporo posłów i mogły wzmocnić to, w efekcie czego powstał rząd Hanny Suchockiej po nieudanej misji Pawlaka, który wtedy po raz pierwszy próbował zostać premierem, ale rząd Suchockiej był formalnie rządem większościowym, ale tak naprawdę tylko przez kilka miesięcy. Nawiasem mówiąc, rząd Suchockiej był rządem złożonym najpierw z 7, a później z 8 partii, a i tak one nie miały większości. Reprezentacja Związku Zawodowego Solidarność domykała tą większość dla rządu, ale dość szybko ta większość zaczęła kruszyć i kiedy Solidarność w maju 93 roku, niezadowolona z tego, że nie ma podwyżek w sferze budżetowej, złożyła wniosek o wotum nieufności do rządu, ten rząd upadł jednym głosem, ale jednak, i to otworzyło drogę do kolejnych wyborów. To już nowa epoka, bo nowa też ordynacja. I wtedy w 93 pojawia się dopiero po raz pierwszy znany nam świetnie po dzień dzisiejszy progi wyborcze. 5- i 8-procentowy, co powoduje, że w następnym Sejmie jest już tylko 6 ugrupowań. To jest radykalna zmiana. 24 w Sejmie pierwszej kadencji, 6 w Sejmie drugiej kadencji. I to, czyli mówiąc go, Polska wychodzi, ten polski system partyjny wychodzi z takiego okresu niemowlęcego w kierunku takiego dziecięcego. Bo nasz system partyjny, można powiedzieć, się będzie rozwijał przez kilkanaście lat, tak jak się człowiek rozwija, aż na końcu zostaną te 4 główne partie, które ja nazywam partiami kartelowymi, czyli z jednej strony Platforma i PiS, z drugiej strony troszkę starsi, ale mniejsi gracze, czyli PSL i Lewica. Cała reszta to są jak na razie partie sezonowe. O tym jeszcze będziemy rozmawiali na pewno. Natomiast wróćmy do tych wyborów 91 roku, no bo tutaj nałożyły się, no można powiedzieć takie, nałożyło się kilka kataklizmów, bo oprócz tego, że nie było tych progów wyborczych, że praktycznie startował kto chciał, to i ludzie nie wiedzieli, na kogo mają głosować. Ja pamiętam, rozmawiałem przed tym programem też jakiś czas temu, rozmawiałem z takim starszym mężczyzną z rodziny mojej, który mówił, że za komuny było lepiej, bo była tylko jedna partia i przynajmniej było wiadomo, kto rządzi. A później, po tym 91 roku, po prostu cały wachlarz, cały przekrój od lewa do prawa tych partii politycznych. I ludzie po prostu, nie chcę powiedzieć, że zgłupieli trochę, ale no nie wiedzieli, co mają. Nie, to prawda, to znaczy zgoda, nie zgłupieli, tylko byli zdezorientowani. Tu pełna zgoda, no bo to jest trochę tak, jak idziemy do sklepu, żeby sobie kupić, nie wiem, musztardę. No i jak jest tylko jeden rodzaj musztardy, to nie mamy wyboru. Bierzemy tą, która jest i koniec. A jak mamy 30 rodzajów musztard, to jesteśmy zdezorientowani. No, nie wiemy do końca, która nam będzie bardziej odpowiadała. I to oczywiście ten problem nadmiaru opcji do wyboru, ale to zostało zredukowane. Natomiast ja jednak ciągle wolę mieć jakiś wybór między kilkoma musztardami, niż skazany na jedną musztardę. A tak jest przecież w systemach niedemokratycznych. Wiadomo wtedy, kto rządzi. No właśnie producent tej jednej musztardy. Ale ja bym jednak wolał, żeby od czasu do czasu można menu zmieniać, zaraz sobie brać jedną musztardę, raz inną, sprawdzać, jak się która smakuje. Także i dlatego, że my się zmieniamy, nasze upodobania się zmieniają. Więc naprawdę demokracja przy wszystkich swoich wadach, do których między innymi należy właśnie to, że
często wyborcy są zagubieni w tych wzajemnych oskarżeniach, jest mimo wszystko systemem lepszym od systemu władzy niedemokratycznej, gdzie po prostu mamy narzuconego z góry władcę takiego czy innego, który ma po prostu nagą siłę, bo zwykle na końcu się ta władza opiera zawsze na sile. No i jak się nam już nie podoba, to on przychodzi do nas przy pomocy swoich ludzi i mówi nam: obywatelu, ale ty jesteś nielojalny, my cię teraz przywołamy do porządku, i następują represje. Więc myśmy mieli taki system i przed wojną, i po II wojnie światowej, przez obcego nadania, przez kilka dekad. Ja bym naprawdę odradzał wszystkim zwolennikom dyktatury. Inaczej, sugerowałbym podróż do paru krajów, gdzie jest system dyktatorski. Ciągle się da na przykład z Polski pojechać na Białoruś. I ja wszystkim, którzy uważają, że rządy silnej ręki są dobre, radzę pojechać na Białoruś i pogadać tam z ludźmi. Oczywiście tymi, którzy będą mieli odwagę z nim rozmawiać, bo wielu tam raczej nie będzie chętnych, ale znajdą się tacy, co z nim porozmawiają i chętnie mu wyjaśnią, bo są jeszcze odważni ludzie, nie wszystkich Łukaszenka zamknął, na czym polegają w cudzysłowie uroki mieszkania w państwie niedemokratycznym. To teraz wspomnień czar, bo te wybory to też pierwsza tak szeroka kampania wyborcza prowadzona za pomocą mediów, wtedy to oczywiście telewizja. Z perspektywy czasu powiem szczerze, że wygląda to komicznie, śmiesznie, zabawnie. Boże, zobaczmy pierwszy spot Kornela Morawieckiego właśnie. Dobry wieczór, Kornel Morawiecki. Przyszliśmy tutaj z Stepem, ponieważ chcemy oddzielić ziarno od plew, prawdę od fałszu, rację od pozorów. Chcemy powiedzieć, że to, co się stało się dzięki zdradzieckiej umowie okrągłego stołu. Stół okrągły chcemy wywrócić. Chcemy wywrócić ten stół, dlatego że on jest kulą u nogi przemian społecznych i jeżeli się tego nie zrobi, to w Polsce nic dobrego się nie zrobi. On musi być przewrócony. 30 lat minęło i są cały czas partie, które przewracają stolik, jakoś stołu nie mogą przewrócić. No tak, bo to jest pewien totem, który jest taki przywoływany. Wszyscy ten okrągły stół, zdrada okrągłego stołu, prawda, Magdalenkowa zdrada, Targowica, i wszyscy z tym walczą, no bo to jest taki czarny lud, którego większość o nim słyszała, więc się fajnie go przywołuje. Uważa pan, że ludzie żyjący w tamtych czasach kupowali taką narrację? No właśnie nie kupili. Właśnie o to chciałem powiedzieć. Znacznie bardziej tym późniejszym pogromcom okrągłego stołu poszło lepiej. Bo akurat partia Morawieckiego nawet jednego posła nie wprowadziła. Chociaż 24 inne zdołały. Przypomnę, Kornel Morawiecki, ojciec byłego premiera Mateusza, twórca Partii Wolności, wcześniej Solidarności Walczącej, nie był w stanie wprowadzić ani jednego posła do Sejmu bezprogowego. Dlaczego? Bo ludzie tak nie kupowali tej demagogii. Bo to była demagogia. No proszę zwrócić uwagę, że na tym stole, tam na samej górze była przyklejona nazwa Porozumienia Centrum, czyli partii pana Kaczyńskiego, który też twierdził, że walczy z mową z Magdalenki i tak dalej. Więc tu mieliśmy do czynienia, mówiąc krótko, z wzajemnymi oskarżeniami, tylko że Kaczyński był dużo skuteczniejszy, bo też miał znacznie bardziej profesjonalną kampanię. I tu się pojawia problem pieniędzy. Rzeczywiście wtedy po raz pierwszy stało się jasne, że ten zaistnieje w polityce, kto będzie miał pieniądze na dobrą kampanię. I teraz kolejne spoty, które będziemy oglądali, będą coraz bardziej profesjonalnie. Ten spot Partii Wolności Morawieckiego był typowy dla tych partii, które nie miały żadnych pieniędzy. Udostępniono im studio, przynieśli tam parę gadżetów, ale zwykle to wyglądało tak, że za biureczkiem siedziało dwóch czy trzech panów, rzadziej jakaś pani, i coś tam nawijali. Morawiecki przynajmniej przyniósł gadżet w postaci tego stołu i cepa, przewrócił, prawda, stolik, pomachał cepem, ale i tak mu to nie pomogło. Natomiast te partie, które miały jakieś pieniądze, zaczęły sobie robić pierwsze profesjonalne, mniej czy bardziej spoty, i myślę, że zobaczymy właśnie na tych kilku przykładach, na ile one bardziej oddziaływały na wyborach. Właśnie, takim profesjonalnym spotem był spot Unii Demokratycznej. To już taka Ameryka troszkę. Tak, spot Unii Demokratycznej był zdecydowanie, moim zdaniem, z tych wszystkich, bo my tu pokażemy tylko część. Jak ktoś chce zobaczyć więcej, to polecam odcinek na moim kanale Narodziny Demokracji. Tam jest ich znacznie więcej. Ale w każdym razie spot Unii Demokratycznej był na drugim biegunie w stosunku do spotu Partii Wolności Morawieckiego. Tu mieliśmy profesjonalnym spotem z piosenką wyborczą. Moim zdaniem on by się nawet dzisiaj bronił. Wielu ludzi, czytałem wpisy, pisało dzisiaj, w ostatnich latach, że mi się ta piosenka podobała, że taka optymistyczna. Oczywiście to nie był żaden program wyborczy, to było przekaz. Granie na emocjach? Oczywiście tak. Jesteśmy grupą fajnych ludzi. Wy zagłosujcie na nas, na Unię Demokratyczną, bo my jesteśmy fajnymi ludźmi i będzie pogoda dla dobrych ludzi. To pokażmy, jak się reklamowała Unia Demokratyczna. Jestem za pogodą mądrych ludzi,
tym prawiem, co mnie budzi. Jestem za zapachem świeżych łąk. Jestem za uściskiem wiernych rąk. Porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem. Zostawmy szare mury i chodźmy gdzieś na czekę. Porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem. Podajmy sobie ręce tak samo jak przed wiekiem. Będą pierwsze stany i wciąż wesel wczesny i mniejsze nasze wady, gościnne zawsze drzwi. Spieszmy się powoli, kolego stary nasz, i leczmy to, co boli, i stańmy twarzą w twarz z ufnością, z jasnością. Jestem za pogodą mądrych ludzi, jestem za tym ptakiem, co mnie budzi. Jestem za zapachem świeżych łąk, jestem za uściskiem wiernych rąk. Jestem za uściskiem wiernych rąk. Jestem za. Dzisiaj może by nie przeszło, ale jak na tamte czasy, pełen profesjonalizm. Tak, też tak uważam. Co więcej, dodam, że ten spot był częścią, wykorzystano w nim fragmenty innych spotów. Na przykład widoczna była taka scena tych dwóch kierowców, którzy sobie pomagają przy zmianie opony w czasie deszczu. I to był w ogóle część dłuższego spotu, który był tylko o tym. I to było ileś takich historii, gdzie ludzie sobie nawzajem pomagają w domyśle, tak wam pomoże Unia Demokratyczna. I to rzeczywiście pomogło tej partii pierwsze miejsce w wyborach w 1991 roku, więc spot był skuteczny. Miała też oczywiście znanych polityków. Widzieliśmy tu premiera Mazowieckiego z papieżem Janem Pawłem II, czy premier Margaret Thatcher, mieliśmy Jacka Kuronia, mieliśmy Bronisława Geremka. To byli rzeczywiście wtedy ludzie bardzo popularni, no ale też nie na tyle, żeby, prawda, 62 posłów, to mówmy się z dzisiejszej perspektywy, to maluch jest, tak? Dlaczego? Bo to ciągle były narodziny, to był niemowlęcy okres polskiej demokracji. Nie mieliśmy jeszcze rzeczywiście dużych organizmów partyjnych, aparatów partyjnych. Nawet ta Unia Demokratyczna, która miała, jak się wydaje, dużo środków i jakąś tam w miarę sprawną sztab wyborczy, to była malota w porównaniu z dzisiejszymi aparatami partyjnymi, bo to dopiero się zaczynało. To były narodziny polskiej demokracji, taki zresztą tytuł jest tego mojego odcinka na moim kanale Dudego Historii, Narodziny Demokracji. A pamięta pan jakieś reformy, jakieś działanie tego pierwszego Sejmu, które rzeczywiście utkwiło panu w pamięci? Czy może ten pierwszy Sejm to były tylko i wyłącznie rozmowy koalicyjne, próbowanie zbudowania większości i w zasadzie nic się nie udało zrobić innego? Nie, udało się sporo i to rzeczy, bym powiedział, i dobrych, i złych. Znaczy, na jednym biegunie bym postawił małą konstytucję. Udało się w 1992 roku zrobić pierwszy krok odejścia od stalinowskiej konstytucji dawnego PRL-u, która wtedy jeszcze ciągle obowiązywała. To był system, który nie budził mojego entuzjazmu, bo jestem przeciwnikiem między innymi powszechnych wyborów prezydenckich, które ta mała konstytucja utrwaliła, ale generalnie ona miała szereg sensownych zapisów. Natomiast na drugim biegunie było oczywiście rzecz, którą uważam za największą aferę III Rzeczpospolitej. Ten Sejm pierwszej kadencji uchwalił program powszechnej prywatyzacji, którego firmował minister w rządzie Suchockiej, pan Lewandowski, który moim zdaniem, o ile ja jestem generalnie zwolennikiem prywatyzacji, uważam, że od niej nie było odwrotu. Opowiadam o tym w odcinku o rządzie Suchockiej. Ten program był akurat katastrofalny z punktu widzenia prywatyzacji, bo ją skompromitował. Znaczy, mówiąc wprost, tam doszło do największego roztrwonienia majątku między 500 firm państwowych w imię szaleńczej idei głoszonej wtedy przez pana Lewandowskiego, upowszechnienia własności, że każdy będzie udziałowcem czegoś. No, niestety kapitalizm nie działa tak, że każdy jest właścicielem. Ja wiem, że trzeba dążyć do tego, żeby łagodzić niesprawiedliwości kapitalizmu,
kapitalizmu, ale kapitalizm jest generalnie systemem, że większość nie jest właścicielami, większość jest pracobiorcami, mniejszość jest właścicielami i tego nie da się wyeliminować. Tamta próba była obdzielenia wszystkich, skończyła się obdzieleniem tak naprawdę tych, którzy zarządzali tymi funduszami narodowymi i tak naprawdę wypompowali pieniądze z tych firm. Więc to są te dwa bieguny. A pośrodku był cały szereg różnych przepisów sensownych. No, choćby na przykład reforma do dziś obowiązująca podatek VAT. To był początek budowy nowoczesnego systemu finansowego państwa. Do dziś się polskie państwo opiera na, to jest główne źródło dochodów państwa, podatek VAT. Wtedy właśnie wprowadzony przez rząd Suchockiej w 93 roku. I tak dalej, i tak dalej. Więc tych zmian, reform było więcej. Natomiast oczywiście to wszystko przesłaniały nieustanne awantury. Wtedy już też mieliśmy ten Sejm. Aczkolwiek trzeba powiedzieć jasno, wszyscy, którzy widzą fragmenty obrad Sejmu z lat 90., które ja tam czasem na moim kanale pokazuję, zestawiają z obecnymi, są zdumieni ciszą i kulturą. Rzeczywiście wtedy takie gwałtowne wypowiedzi, obraźliwe były jednak wyraźnej mniejszości. Poziom kultury politycznej był znacznie wyższy, co nie zmienia faktu, że się zdarzały afery, no choćby słynna afera z hrabianką, fałszywą hrabianką Potocką, czyli pewną przebiegłą dziennikarką, jak niektórzy uważają, współpracującą ze służbami specjalnymi, no, która uwodziła parlamentarzystów, a później wydała skandalizującą książeczkę Erotyczne immunitety, w której opisywała swoje właśnie... Dzisiaj zastanawiam się, czy to była prawda, czy nie. Bo... No ja myślę, że jednak sporo było w tym, co ona opisała, prawdy, bo inaczej by z tą panią zniszczono procesami o zniesławienie, a z tego, co pamiętam, to ona z żadnego z tych procesów nie przegrała. Dobrze, to idźmy w takim razie dalej, bo niektórzy zastanawiają się nad tym, skąd się wziął Donald Tusk. I Donald, jak mówimy Donald Tusk, to myślimy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. No ale zobaczmy, początki Donalda Tuska w polskiej polityce, początki zaczynają się od Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Musi być ograniczone, żeby mogło być skuteczne. Państwo ograniczone to również państwo zdecentralizowane, państwo z silnymi społecznościami lokalnymi, samorządami lokalnymi, z regionami. I w końcu Europa, do której wszyscy zmierzamy, o której wszyscy śnimy. Dla liberałów wejście do Europy oznacza zarówno wzrost cywilizacyjny, a więc to, co zrobimy z własną gospodarką, ale być może przede wszystkim zmiany w psychice Polaków. Musimy być ludźmi wolnymi, musimy uznawać te wartości liberalne, a więc tak jak poszanowanie prawa, indywidualizm, poszanowanie wolności, te kanony, te fundamenty, na których obiektów stoi Europa. Liberalizm jest najkrótszą drogą do Europy. Panie profesorze, to wytłumaczmy w takim razie młodszym naszym widzom, co to był w ogóle Kongres Liberalno-Demokratyczny? To była partia, która powstała w oparciu o środowisko, które się uformowało w latach 80., środowisko opozycyjne w Gdańsku. Wydawali oni takie podziemne, konspiracyjne pisemko Przegląd Polityczny i wtedy się spotkali tacy ludzie jak Jan Krzysztof Bielecki z Donaldem Tuskiem, z Januszem Lewandowskim i zaczęło funkcjonować środowisko liberałów gdańskich. Bo to, co słyszeliśmy w wypowiedzi Tuska, to było kredo Tuska jako takiego ortodoksyjnego, twardego liberała, bo Kongres Liberalno-Demokratyczny, który formalnie zaczął działać dopiero w roku 90, jak już zaczęły się tworzyć te wszystkie partie polityczne, był taką partią wyraziście liberalną w każdym wymiarze, i gospodarczym, i światopoglądowym, i politycznym. Ale główną postacią nie był wtedy Tusk, tylko ten człowiek, którego widzieliśmy tam w tle, Jan Krzysztof Bielecki, który decyzją Wałęsy został po mazowieckim premierem w roku, na początku roku 91, był tym premierem przez właśnie cały rok 91, bo ciągle nie było, jakby jeszcze istniał ten Sejm kontraktowy, jeszcze nie było wyborów do tego Sejmu pierwszej kadencji całkowicie demokratycznego i to był taki rząd przejściowy i właśnie na jego czele stanął Bielecki. Stąd go widzimy tutaj w czasie rozmów z Margaret Thatcher. To nie jest przypadek, Margaret Thatcher w każdym razie kończyła już wtedy swoją wielką karierę polityczną, ale była, można powiedzieć, dla znacznej części ludzi w Polsce no bohaterką, można powiedzieć, tak jak Ronald Reagan z drugiej strony. I pokazywanie się z Thatcher, bo było nośne polityczne,
politycznie, niemal tak jak pokazywanie się z Janem Pawłem II, bo wtedy też wszyscy ci politycy, nie tylko Tadeusz Mazowiecki, abyśmy zobaczyli te inne spoty, tam pomijając polityków lewicy, wszyscy się do tego papieża garnęli i starali się jakoś z nim pokazać, bo to miało oczywiście im dostarczyć i dostarczało zapewne dodatkowych głosów. Więc tutaj Tusk rzeczywiście startuje z pozycji formalnie, już wtedy zostaje szefem klubu KLD w Sejmie, ale jeszcze ciągle jest jakby osobą numer dwa po Bieleckim. Dopiero później, kiedy Bielecki przestanie być premierem, kiedy zacznie się wycofywać, Tusk stanie się główną postacią KLD, ale ciągle nie będzie tak dominował jak później w Platformie. Tutaj będzie miał cały szereg innych polityków, no, których będzie musiał, jak Paweł Piskorski choćby, z którym się będzie musiał liczyć, czy wspomniany Janusz Lewandowski, czy jeszcze kilku innych. I to wszystko tak naprawdę będzie trwało aż do historycznego błędu kongresu przed wyborami w 1993 roku, kiedy kongres nie zdecyduje się na sojusz z Unią Demokratyczną, chociaż te partie ze sobą zaczęły współpracować w Sejmie pierwszej kadencji jako tak zwana mała koalicja. Błąd polegał będzie na tym, że w efekcie czego kongres, mimo bardzo takiej, powiedziałbym, wypasionej kampanii, tu nie mam akurat spotu, ale ci, którzy chcą obejrzeć, to polecam im mój program o wyborach 1993 roku. Tam są te słynne marsze cheerleaderek, różne inne pomysły, bo wtedy już kongres wynajął taką amerykańską słynną agencję reklamową Saatchi & Saatchi, która miała im zrobić kampanię z hasłem milion nowych miejsc pracy. Kongres poniósł klęskę i nie wszedł do Sejmu drugiej kadencji, spadł poniżej 5-procentowego progu i wtedy liberałowie zdecydowali się pójść do Canossy, uklękli przed Tadeuszem Mazowieckim i zostali przyjęci w szeregi Unii Demokratycznej, która się przekształciła w tym momencie w Unię Wolności. I od tego momentu przez 6 lat liberałowie i dawni unici byli razem, ale skończyło się ostatecznie przez pewien czas pod przewodem Balcerowicza, ale kiedy Balcerowicz się w 2000 roku usunął, doszło do walki między tymi dwoma grupami, dawnymi unitami i liberałami. Znowu Tusk przegrał, ale to okazało się, że ta przegrana była też narzędziem jego wielkiego późniejszego sukcesu, bo prawda, po przegraniu walki z Bronisławem Geremkiem o przywództwo Unii Wolności, Tusk się zdecydował odejść i po jakimś czasie się pojawił w Platformie Obywatelskiej, o czym kiedyś w innym programie opowiemy. Trzeba szczerze zrobić dwa kroki, tak, krok w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Tak, dokładnie. No właśnie, to o czym pan wspominał, no to co się rzuca chociażby w oczy, to ta Margaret Thatcher i w spocie Unii Demokratycznej i w spocie Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Myślę, że w polskiej polityce od tamtego czasu niewiele się zmienia. To znaczy polscy politycy uważają, że jeżeli ogrzeją się w świetle jakiegoś bardziej znaczącego, z Zachodu. No tutaj najczęściej pomoże jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy teraz, te różne teraz, tak, działania, próby sfotografowania się z prezydentem. Widzieliśmy to w wykonaniu wielu polskich polityków. To się zmieniło, to się ewoluowało, prawda? Dzisiaj gdyby polski polityk zrobił sobie zdjęcie z premierem Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy w ogóle ludzie wiedzą, kto jest teraz premierem Wielkiej Brytanii. Ale on jest bardzo krótko. Nie wiemy, jak Starmer się zapisze dopiero w historii Nawet Wielkiej Brytanii. Nawet z tym poprzednim premierem Wielkiej Brytanii. Też nie wiadomo, czy tak, Rishi Sunak niespecjalnie się w oczach Polaków zwłaszcza gdzieś zapisał. Natomiast już zdjęcie z Donaldem Trumpem czy z Joe Bidenem, prawda, to już jest jakaś wartość polityczna. Tak przynajmniej twierdzą politycy. I chyba tutaj się nic nie zmieniło od tamtego czasu. Nie, w tym sensie tak. Natomiast powiedzmy, że poza prezydentem Stanów Zjednoczonych, to właściwie trudno jest wskazać kogoś innego. No dzisiaj, czy na przykład zdjęcie z papieżem Franciszkiem pomoże jakiemuś politykowi, nie mówię o lewicy, bo nie pomoże, to jest oczywiste, ale czy jakiemuś prawicowemu politykowi pomoże zdjęcie z papieżem Franciszkiem? No już nie do końca. Co nie kryje, mnie cieszy, bo ja bym jednak wolał, żeby politycy świecili własnym blaskiem, a nie światłem odbitym. To jeżeli mówiliśmy już o Donaldzie Tusku, to przejdźmy teraz do Jarosława Kaczyńskiego. Porozumienie Centrum, proszę państwa, tak reklamowało się na początku lat 90. Kocha mamusia, ujujuj, swego centrusia. Większość z nas jest długoletnimi współpracownikami pana prezydenta. Myślę zatem, że to, co w tym zakresie mówię, może pan prezydent zweryfikować na podstawie znajomości osób, które ten program reprezentują. Jesteśmy tutaj nie jako PC, nie jako Ojcowizna, nie jako Komitety Obywatelskie, tylko właśnie jako koalicja. Jedynym nam się jakąś koalicję realną udało stworzyć, bo tam lewica twierdzi, że to jest koalicja, ale to wiadomo, że to jedna sitwa. Warunkiem tutaj jednak, panie prezydencie, żeby ten Sejm w ogóle mógł działać przyszły, będzie jednak no, taka przewaga w nim nie jednej koalicji czy jednej partii, ale całego zespołu
całego obozu, który będzie jednoznacznie popierał ruch reformatorski. Jeżeli w tym Sejmie znajdzie się wystarczająco duża grupa sił. Patrząc z perspektywy czasu, z roku 2024, na to, co przed chwilą widzieliśmy, Jarosław Kaczyński razem z Lechem Wałęsą, szukający jego poparcia, no to się w głowie nie mieści. No tak, ale pamiętajmy, że wtedy sytuacja wyglądała tak, że to Jarosław Kaczyński był w roku 90 głównym promotorem prezydentury Wałęsy. On rzucił hasło Wałęsa na prezydenta. On w istocie rzeczy był jedną z najważniejszych postaci robiących kampanię Wałęsie, po czym w nagrodę został szefem prezydenckiej kancelarii, a jego brat niedługo później, Lech, został szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast rzeczywiście już w roku 91, kiedy Wałęsa był prezydentem, ale ciągle jeszcze nie było wybranego tego demokratycznego Sejmu, zaczęły się coraz większe różnice między Kaczyńskimi a Wałęsą z prostego powodu. No, Jarosław Kaczyński, wiemy to już doskonale, nie jest człowiekiem, który może być czymkolwiek podwładnym. Podobnie Lech Wałęsa. Nie może dwóch takich ludzi być w jednym zespole, prawda? A tu akurat było tak, że no, teoretycznie Wałęsa był szefem Kaczyńskiego, więc tam się już zaczął bardzo gwałtowny konflikt osobowościowy, a także i polityczny. I to, co widzieliśmy, to była już taka klasyczna ustawka, ponieważ Kaczyński sobie zdawał sprawę, że nie może ujawnić tego konfliktu przed wyborami, bo to zaszkodzi mu w oczach wyborców, więc podtrzymywał to, że jest dalej lojalnym szefem kancelarii prezydenckiej do wyborów. I to, co widzieliśmy, to było spotkanie z Wałęsą. No Wałęsa tutaj czuł się, chociaż też już miał Kaczyńskiego powoli dość, ale czuł się zobowiązany, żeby jakoś mu pomóc, prawda? Więc zrobiono to taką właśnie taką ustawkę, pokazano to widzom, po czym nastąpiły wybory i w kilkanaście dni po wyborach doszło do gigantycznej awantury z udziałem wielu polityków między Wałęsą a Kaczyńskim, w czasie której Wałęsa usiłował narzucić przedstawicielom różnych partii Jana Krzysztofa Bieleckiego, żeby on dalej był premierem, na co się Kaczyński kategorycznie nie zgodził i jak to relacjonował w wspomnieniach, opisał Jacek Kuroń, który już tam z ramienia Unii Demokratycznej był obecny, skończyło się to w taką sceną oto bardzo filmową, kiedyś, mam nadzieję, ktoś kiedyś film zrobi, mianowicie w pewnym momencie Kaczyński gwałtownie staje od stołu, podchodzi, stając od stołu, krzyczy, wychodzi i mówi, że nie będzie w tych warunkach w ogóle rozmawiał, bo to jest skandal, co mówi tutaj prezydent Wałęsa. No, i kiedy Kaczyński podchodzi do drzwi, krzyczy, dobiega go głos krzyczącego Wałęsy, zajmie się tobą prokurator, na co Kaczyński się odwraca do Wałęsy, mówi, zobaczymy jeszcze, kim się zajmie, i zatrzaskuje drzwi. Tak to opisał w swoich wspomnieniach Jacek Kuroń. I to jest moment, do którego się zaczyna trwająca po dzień dzisiejszy wojna. A przypominam, to jest listopad, to o czym powiedziałem, listopad 91 roku. Od tego czasu zaczyna się już wojna Lecha Wałęsy z Jarosławem Kaczyńskim, która z różnym nasileniem trwa po dzień dzisiejszy. Naprawdę poszło tylko o premiera, czy o coś jeszcze? Nie, oczywiście poszło o wiele rzeczy, ale najistotniejsze było to, że Kaczyński chciał uruchomić proces radykalnej dekomunizacji Polski, a Wałęsa uznał, że dekomunizacja już się dokonała, skoro on zajął miejsce Jaruzelskiego w roli prezydenta. W związku z tym dekomunizacja już jest, i o co chodzi panu Kaczyńskiemu? Niech siedzi cicho i się cieszy, że jest szefem mojej kancelarii. Natomiast Kaczyński z kolei nie przyjmował do wiadomości, że większość Polaków w całkowicie demokratycznych wyborach nie poparła partii, które są zwolennikami dekomunizacji, bo poparła... Kto był zwolennikiem dekomunizacji wtedy? PC, ZHN, to łącznie te partie miały niespełna 100 posłów. Jeszcze parę mniejszych, około 100 posłów na 460 popierało radykalne działania dekomunizacyjne. No to niestety, jeżeli coś popiera tylko 1/4 parlamentu, no to nie może przejść. No takie są reguły demokracji. Kaczyńskiemu zajęło wiele lat, żeby przekonać do siebie więcej wyborców, ale to już jest zupełnie inna historia na inną rozmowę. Wtedy Kaczyński był liderem ugrupowania, które miało 6. miejsce w wyborach do Sejmu pierwszej kadencji. No właśnie, jak już mówimy o takich partiach jak ZHN, jak o PC, no to wiem, no PC to dzisiejszy PiS, prawda? Unia Demokratyczna to później Unia Wolności.
I do pewnego stopnia Platforma Obywatelska, aczkolwiek tu już ta kontynuacja nie jest tak oczywista, to już bardziej można powiedzieć, że PiS jest kontynuacją Porozumienia Centrum. Ale na przykład co się stało z takimi partiami? No, wydawałoby się właśnie, że w kraju, w którym, z którego pochodzi papież Polak na przykład, z kraju katolickiego, takie partie jak chociażby ZHN czy Akcja Katolicka, no, święciłyby sukcesy. Okazuje się, że nie. No tak, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe miało okres swoich wpływów właśnie w Sejmie pierwszej kadencji i to ono było największym fundamentem rządu Olszewskiego, który to zresztą wtedy był też, widzieliśmy go na tym spocie, ale on był z Porozumieniem Centrum związany, ale mało kto pamięta, że później Olszewski się pokłócił z Kaczyńskim już w okresie, kiedy był sam premierem i później panowie się rozstali. Olszewski założył swoją własną partię, Ruch dla Rzeczpospolitej. W związku z tym te dwie partie, i PC Kaczyńskiego, i Ruch dla Rzeczpospolitej, podzieliło los kongresu, też nie pokonało 5-procentowego progu, a z kolei ZHN sobie wymyślił, że stworzy szerszą koalicję, tak zwany Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna, i to będzie już próg 8-procentowy i nie przekroczyli 8-procentowego progu. Natomiast generalnie dlaczego na dłuższą metę ZHN, który jeszcze później istniał, działał, był częścią Akcji Wyborczej Solidarność i tam się ostatecznie posypał, nie zaistniał? No bo Kaczyński się okazał skuteczniejszy. To znaczy, mówiąc inaczej, na pewnym etapie Kaczyński, który był tak wobec Kościoła bardziej krytyczny jeszcze na początku lat 90., no słynna była jego wypowiedź, że najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez ZHN, czyli że to są tacy kościółkowcy, tacy, prawda, klerykałowie, bigoci, a Kaczyński jest tym Hadekiem nowoczesnym, prawda, owszem, jest, odwołuje się do chrześcijaństwa, ale nie będzie tu klęczał przed żadnym księdzem czy biskupem. Wygrał. No dlaczego? Bo się ostatecznie zorientował, że tą drogą właśnie nie zdobędzie poparcia hierarchii kościelnej, więc im bliżej końca lat 90., tym Jarosław Kaczyński robił się coraz bardziej ostentacyjnie religijny, a już w pełni to rozkwitło pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. I to wyeliminowało ZHN, bo już nie było miejsca na drugą formację taką wyraziście prokatolicką. No biskupi postawili na PiS, już nie chcieli na różne inne, jak tam na partię Marka Jurka i różnych innych sierot po ZHN-ie, które próbowały gdzieś tam też w cieniu jeszcze PiSu, kiedy PiS nie był taki silny jak obecnie, zaistnieć. Oni wszyscy zostali wyeliminowani. To jest skuteczności Jarosława Kaczyńskiego. To jest rzeczywiście człowiek wybitnie skuteczny, jeśli chodzi o konsolidowanie ludzi wokół siebie. I to mu się zresztą tak i Tuskowi udawało, choć nie zawsze oczywiście, bo akurat obaj w końcu lat 90. byli na, można powiedzieć, politycznym dnie, ale potrafili się z niego odbić, co się właściwie niewielu politykom z początku lat 90. udało, a żadnym tak mocno jak tym dwóm właśnie, czyli Kaczyńskiemu i Tuskowi. Myśli pan, że gdyby te partie były prowadzone trochę inaczej, to one przetrwałyby próbę czasu i dzisiaj właśnie słyszelibyśmy o Konfederacji Polski Niepodległej, o ZHN-ie, one by odgrywały jakąś rolę? Myślę, że tak. To czy każdy przypadek każdej z tych partii jest trochę inny, ale to nie jest tak, że one wszystkie były skazane na zagładę. Te z nich, no, najlepszym dowodem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które rzeczywiście, ustawiwszy się w środku sceny politycznej, po pierwsze wchodziło do kolejnych koalicji rządowych, a nawet jak było w opozycji, to miało na tyle silny, odziedziczony po epoce PRL-u aparat partyjny, że było w stanie przetrwać nawet lata, kiedy było w opozycji. Więc PSL jest tutaj najbardziej takim spektakularnym przykładem formacji, która dzięki właśnie temu aparatowi pewnej popularności na wsi, w małych miasteczkach, no później na wsi im tych wyborców odebierze w większości PiS, ale to będą już lata 2000. To lata 90. oni przetrwali całkiem niezłej kondycji. No, w szczytowym momencie to były największe lata triumfu, dzięki też ordynacji wyborczej, dzięki temu, że w wyborach 93. roku ponad 30% głosów przepadło, bo padło na te maleńkie partie, które nie przekroczyły progu. PSL, na który głosowało 15%, miał prawie 30% mandatów w Sejmie. 100-kilkudziesięciu posłów. Już nigdy później PSL nie był tak potężny. Ale jednak dostał, powiedziałbym, taki ładunek. Te akumulatory zostały na tyle naładowane, że mimo później się zmieniali ci liderzy, to PSL trwał. Postkomuniści, no to jest temat na odrębny program, ale oni też się okazali skuteczni dzięki wspólnocie strachu. Oni przez całe lata 90. drżeli, że zaczną się potężne rozliczenia, że nastąpi owa dekomunizacja, którą straszył Kaczyński i inni. I to ich trzymało razem. Natomiast kiedy po raz drugi wygrali wybory w 2001 roku, hamulce wszelkie puściły i zaczęło się, mówiąc krótko, pierwsze wielkie rabowanie na różne sposoby, wszystkie te afery, na czele z aferą Rywina. No i to skompromitowało, bo to była jeszcze zarazem epoka, kiedy wyborcy nie byli jeszcze tak zindoktrynowani przez partię, że potrafili patrzeć krytycznie. I SLD padło ofiarą rzeczywiście krytycyzmu i rozczarowania wyborców.
wyborców, bardziej niż jakakolwiek inna partia, załamały się ich notowania na początku lat 2000. Ale w latach 90. SLD też się mocno trzymał. Natomiast także dzięki temu aparatowi post-PZPR-owskiemu. Natomiast te wszystkie inne partie, wywodzące się z dawnej opozycji antykomunistycznej w PRL-u, no nie miały tych aparatów partyjnych, więc dla nich wypadnięcie z Sejmu na jedną kadencję oznaczało, że to się wszystko wysypuje, ludzie się rozchodzą i nie ma już czego odbudowywać. Natomiast gdyby się tam trafili ludzie twardsi, tacy bardziej zdeterminowani jak Kaczyński, no który też przecież między 93 a 97 rokiem był poza Sejmem, ale zbudował sobie na początku lat 90. zaplecze finansowe, dzięki czemu mógł przetrwać. To jest słynna spółka, Fundacja Solidarności, później Spółka Srebrna. Ci inni nie byli tak zapobiegliwi, bo tu trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Jedna rzecz to są talenty Kaczyńskiego, w sensie takim właśnie politycznym, a druga rzecz to jego zapobiegliwość materialna, bo żeby była jasność, Kaczyński nie jest człowiekiem interesownym osobiście i mieszka w tym no, niezbyt ekskluzywnym domu na Żoliborzu odziedziczonym po rodzicach i nie dorobił się majątku, ale jest bardzo zapobiegliwy, jeśli chodzi o środki dla swojego środowiska politycznego i to on, można powiedzieć, reprezentuje to środowisko, które największym stopniu skorzystało z transformacji na przykład RSW Prasa Książka Ruch. To też temat na odrębny odcinek i dłuższa opowieść o tym, jak się udało przejąć zwłaszcza te nieruchomości na czele słynną właśnie działką przy ulicy Srebrnej, ale także paroma budynkami, choćby tym budynkiem przy Nowogrodzkiej, w którym do dziś prezes urzęduje. To był właśnie przykład zbudowania sobie tego zaplecza finansowego. Ci, którzy to zrobili w tym krótkim okresie do 93 roku, kiedy SLD znowu wróciło do władzy, przetrwali te lata posuchy, natomiast ci, którzy tego nie zrobili, no niestety, ale nie mieli z czego przetrwać w polityce. A dlaczego nie zrobili tego? To jest krótkowzroczność? Nie było możliwości? Znaczy, ja powiem tak, tu bardzo często powodem była kwestia braku też talentów organizacyjnych. No, to jest kazus KPN-u. KPN miał lidera, których wielu uważało jako charyzmatycznego. To jest odcinek na moim kanale o KPN-ie, tam szczegółowo o tym opowiadam. Natomiast najkrócej mówiąc, KPN, który dostał na przykład, tak jak zresztą PC czy Unia Demokratyczna, pewne tytuły prasowe. Akurat, jeśli dobrze pamiętam, KPN dostał na przykład Tygodnik Razem, to było kiedyś popularne pismo. Nie potrafił go w ogóle tak poprowadzić, żeby to było pismo nośne, żeby zarabiało pieniądze. No po prostu ci ludzie tam oddelegowani nie bardzo sobie radzili. I podobnie z innymi sprawami, no powiem, takimi biznesowymi. Moczulski miał niesamowicie szerokie horyzonty geopolityczne. Uważam, że to był człowiek, on w tej polskiej polityce żyje ciągle, więc ciągle jest, ale wtedy, w początku lat 90, niezwykle szerokich, powiedziałbym, wiedzy takiej o świecie, o wielokroć przewyższającej większość polskich polityków, ale zarazem był kompletnie, powiedziałbym, niezdolny do tej działalności biznesowej, której celem było zapewnienie partiom środków. A przypomnę, wtedy, w latach 90, partie nie dostawały pieniędzy z budżetu. To dopiero zmiana tego systemu w 2001 ustabilizowała system partyjny. Wtedy partie musiały się utrzymać ze składek członków, a tych składek, delikatnie mówiąc, nie było, bo tych członków było niewielu, bo Polacy się nie garnęli do polityki. W związku z tym te partie stawały się klientami różnych biznesmenów. No, o ile Kongresowi to było łatwiej, bo był liberalny gospodarczo, to KPN-owi, który był taką partią etatystyczną, mówiącą, że państwo musi być silne w gospodarce, to jaki prywatny biznes chciał KPN wspierać? Prawie żaden. Więc oni mieli problem finansowy też. To już nie chodzi tylko o brak talentów Moczulskiego, ale też o właśnie to, że jakby można powiedzieć, ich program był przeciwko ich interesowi materialnemu. Biznes, z tego co pamiętam, to zaczął wspierać, nie chcę mówić, że takie wynalazki, ale Polska Partia Przyjaciół Piwa była taka. Tak, to jest bardzo fajny przykład, jak biznesmeni próbowali wejść do polityki. To zobaczmy najpierw spot wyborczy. PPP. Polska Partia Przyjaciół Piwa. Drogi mój przyjacielu, z kolczykiem w uchu, z kucykiem, z czubem, w kurtce nabijanej cekinami, masz w tym roku, teraz, za kilka dni, szansę taką, jakiej nie miałem ja, jakiej nie miało pokolenie poprzednie. Możesz wybrać. Wybierz tak, by ten kraj był krajem do życia, a nie krajem, z którego się emigruje. Polska Partia Przyjaciół Piwa, czyli partia założona tak naprawdę dla żartu troszkę. Dokładnie tak. Dla żartu, no, przez kabareciarza. W którymś momencie zaczyna otrzymywać wsparcie
od biznesmenów. Dokładnie. Czego? I to był mechanizm po raz pierwszy wtedy w Polsce wystąpił kupowania sobie mandatu. Mianowicie rzeczywiście Janusz Rewiński, popularny satyryk, którego tu przed chwilą widzieliśmy, który wtedy między innymi promował tak zwanych skautów piwnych. To był program satyryczny w telewizji. Przypomnę, to była epoka, kiedy była tylko jedna telewizja. Tam startowały jakieś stacje pirackie, ale tak naprawdę co było w TVP oglądały miliony Polaków, bo gdzie indziej nie było czego oglądać. Więc on był bardzo popularny i znany i w pewnym momencie rzucił dla żartu, że idą wybory, a to załóżmy partię przyjaciół piwa. I to miał być żart. Natomiast jak tylko ogłosił to, to się pojawili u niego panowie właśnie, których tutaj niektórych można zobaczyć w spocie na moim kanale, gdzie to w całości jest ten spot pokazany. Tam najbardziej znany był pan Bichner, ale paru innych już wtedy dość zamożnych biznesmenów, którzy mówili: panie Januszu, świetny pomysł, my byśmy panu chętnie pomogli. W tym momencie Rewiński się zorientował, że to nie jest żart, tylko jest szansa na rzeczywiście zdobycie środków na poważną kampanię. No i rzeczywiście zrobiono tą kampanię. Oparto, no tak pół żartem, pół serio, widzieliśmy, jak to Rewiński robił, ale generalnie z przesłaniem: ja wam wprowadzę do Sejmu ludzi doświadczonych w gospodarce, którzy wiedzą, jak sobie radzić w kapitalizmie, bo sami odnieśli sukces. To więc takie było przesłanie Rewińskiego i na to się dało złowić wielu młodych ludzi. Natomiast co się stało? No więc ta partia wprowadziła 16 posłów do Sejmu i natychmiast nastąpił w niej rozłam. Bo Rewiński jednak, no, może nie był zawodowym politykiem, ale troszkę traktował, powiedziałbym, no serio, są swoją rolę posła, że on tu nie wszedł tylko, żeby załatwiać swoje prywatne interesy, tylko może rzeczywiście coś zrobić. W związku z tym natychmiast zostawiła go większość tych biznesmenów, którzy sobie kupili po prostu mandaty, wchodząc na listę jego partii, i partia pękła na takie dwie części, które dziennikarze złośliwie nazwali małym piwem i dużym piwem. Otóż na czele małego piwa stał Janusz Rewiński, tam miał dosłownie kilku posłów, którzy no właśnie de facto już kompletnie się przestali istnieć, natomiast duże piwo w osobie, w liczbie mniej więcej 10 posłów, przykleiło się bardzo szybko do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i tam robili wspólne interesy. Więc inaczej mówiąc, to był przykład, oczywiście ci biznesmeni mogli pójść do Tuska, mogli pójść do innych, ale woleli pójść do Rewińskiego z bardzo prostego powodu, bo Rewiński dał im jedynki. Tusk miał swoich ludzi, tych zaufanych z Kongresu, jeszcze z tego środowiska liberałów gdańskich, więc miał te najbardziej atrakcyjne miejsca na listach już obsadzone i mógł co najwyżej biznesmenom zaoferować niższe miejsca. Tymczasem Rewiński mu dawał wszystko. On im dawał te jedynki, prawda, te najlepsze miejsca, bo on nie miał niczego. On stworzył partię z niczego. Tylko że KLD, no, można tak powiedzieć, że to była poważniejsza firma niż... No tak, oczywiście, ale z punktu widzenia, to prawda, ale z punktu widzenia tych różnych biznesmenów ważne było, że oni chcieli zostać posłami. No, ja w tej chwili piszę książkę opartą właśnie na niektórych moich wykładach na kanale. Tam jest więcej odcinek o aferze ArtB. Kogo to interesuje, polecam, nie będę wyjaśniał, ale co jest istotne, ci główni bohaterowie ArtB, panowie Baksik i Gąsiorowski, planowali kandydować do parlamentu właśnie w tych wyborach, o których tu mówimy, jesienią 91 roku, i Baksik wprost ze spotkania wyborczego pojechał na przejście graniczne i uciekł z Polski. Czyli inaczej mówiąc, to był moment, kiedy gdyby oni nie wybuchła wtedy ta afera, nie groziło im aresztowanie, oni prawdopodobnie by zostali posłami czy senatorami, i była cała taka grupa ludzi, no słynny senator Rzeźniczak, na przykład, nawiasem mówiąc, z Kongresu, który miał później proces o, no mówiąc krótko, parabank, to znaczy o wyłudzanie pieniędzy. I cały szereg innych. No niestety w tym okresie mieliśmy do czynienia z całym szeregiem różnych dziwnych ludzi, którzy przewidując przyszłe kłopoty z prawem, starali się zdobyć mandat poselski czy senatorski, żeby ów immunitet ich chronił. Dlatego powiadam, immunitet i wtedy, i dzisiaj jest niepotrzebny. Jeżeli mamy państwo, w którym są wolne media, w którym są niezależne sądy, to naprawdę immunitet poselski jest niepotrzebny. On jest tylko parawanem do chowania się różnych dziwnych ludzi i opóźniania zderzenia z wymiarem sprawiedliwości. Dlatego ja uważam, że w Polsce immunitet poselski i wtedy, i obecnie jest niepotrzebny, powinien zostać zlikwidowany. Niestety większość polityków, nawet tych, którzy mówią, że właściwie rzeczywiście można by to rozważyć, jakoś dziwnie się nie pali, żeby zmienić przepisy prawa w tym zakresie. Panie profesorze, a pamięta pan jakąkolwiek kadencję Sejmu w ciągu tych 30 lat, gdzie takie partie... Nie wiem. Piwopodobne, tak? Piwopodobne, to dobra nazwa. Piwopodobne, tak. Nie weszłyby do Sejmu. Chyba w każdej kadencji coś takiego było. A czy można powiedzieć, że w większości, dlatego że później, jeszcze powiedzmy jedno, że Polska Partia Przyjaciół Piwa weszła przede wszystkim głosami najmłodszych wyborców. Otóż w grupie, jak pokazały później badania, wyborców tych najmłodszych między 18 a 21 lat,
W ogóle Polska Partia Przyjaciół Piwa miała pierwsze miejsce. Czyli masa młodych ludzi to potraktowała jako świetny żart za głosowanie na nich. I mam wrażenie, że następcy tej partii, a było ich kilku rzeczywiście, na różnej formie właśnie głosowali często ludzie młodzi. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, tego typu partie, no, jak Partia Przyjaciół Piwa, już nie miały tak groteskowych nazw, natomiast później się pojawia raczej forma partii tak zwanych antysystemowych, partii protestu. No, taką formacją będzie na przykład Samoobrona Leppera. Gdzieś tam oczywiście będą różni inni, którzy nie będą w stanie pokonać tego 5-procentowego progu. No, weteran wielu kampanii prezydenckich, parlamentarnych, Leszek Bubel na przykład. Ale generalnie z tych poważniejszych formacji, to niewątpliwie później po partii Samoobrona będzie Ruch Palikota, bardziej z lewej takiej strony, antyklerykalna formacja próbował zaistnieć. Kukiz 15 bardziej z prawej strony. Ale to wszystko będą efemerydy, choć całkiem poważne, bo przecież te formacje Palikota czy Kukiza w momencie startu, wchodzenia do Sejmu miały ponad 40 posłów. I teoretycznie mogły być zalążkiem czegoś poważnego w polskiej polityce, gdyby nie to, że ich liderzy nie byli w stanie utrzymać tych posłów przy sobie, a silniejsze partie zaczynały momentalnie proces zasysania tych ludzi. I proszę zwrócić uwagę, wielu ludzi, którzy, no, Robert Biedroń na przykład, on zaczynał w Ruchu Palikota. Znajdziemy też na przykład w PiSie ludzi, którzy zaczynali w Samoobronie. Mówiąc inaczej, w tych partiach takich efemerycznych niektórzy ludzie zaczynali wchodzić do polityki, ale chcąc z niej dłużej zostać, orientowali się, że z tymi maluchami to nie da rady, trzeba uciekać na większe statki, czy na większe łódki partyjne. I stąd właśnie ta siła przyciągania po obu stronach, nie tylko liderzy tych wielkich partii zasysają poszczególnych posłów z tych mniejszych formacji, bo im tam potrzebni do budowania większości, ale też w tych mniejszych formacjach jest wielu ludzi, którzy zdają sprawę, że pod przewodem Leppera, pod przewodem Palikota, pod przewodem Kukiza, czy wcześniej pod przewodem Rewińskiego daleko nie zajedziemy, więc trzeba to zostawić i iść do tych dużych, poważnych partii. Czy to jest dobre zjawisko? Nie, to nie jest dobre zjawisko, no ale niestety takie są reguły polityki, których nie wyeliminujemy. No, poseł co najwyżej może być ukarany przez swoich wyborców taką zmianą barw, że się na niego nie głosuje w kolejnych wyborach, ale niestety do tego wyborcy musieli mieć lepszą pamięć niż mają. Niestety problem polskiej polityki polega nie tylko na jakości polityków, ale na dramatycznie słabej pamięci polskich wyborców. Ja się zastanawiam, czy w ogóle jest sens głosowania na takie partie. Ja myślę, że nie, ale to jest kwestia wyboru. No, demokracja ma prawo, każdy może założyć partię, jeśli mu się uda przekonać odpowiednio wielu ludzi, bo inaczej system by się nam zamknął. Więc ja trochę rozumiem motywy tych, którzy głosują na tak zwane partie antysystemowe, ale nie kryję, że ja uważam to za przeciwskuteczne w tym sensie, że to się kończy, zbyt wiele razy się to kończyło tak, jak już się kończyło, żeby wierzyć, że w przyszłym roku nam powstanie jakaś partia w oparciu o jakiegoś kandydata na prezydenta, który odmieni polską politykę. Nie. Odmienić polską politykę mogą tylko wyborcy w odpowiednio dużej liczbie, głosując na tych kandydatów z dużych partii, ale nie tych koniecznie z jedynek, bo ci z jedynek zwykle właśnie utrwalają establishment. Ja zawsze apeluję przy kolejnych wyborach, żeby brać na nich udział, ale niekoniecznie głosować na te jedynki, bo na tych jedynkach zwykle siedzą najważniejsi zaufani kolejnych prezesów, przewodniczących i tak dalej. I oni podtrzymują ten system, który nie działa najlepiej. Natomiast gdybyśmy zaczęli głosować na tych ludzi z niższych miejsc na listach, ze środka zwłaszcza listy, bo niektórzy też biorą z premedytacją ostatnie miejsce na liście, no bo niektórzy właśnie im się wydaje, że jak głosują na tego ostatniego, to jest głównie przeciwko temu pierwszemu. Więc nie, dla polityka najtrudniejsze jest miejsce w środku listy. Gdybyśmy zaczęli częściej na tych ludzi głosować, a nie głosować na tych, którzy nam się ośmieszyli, to jest szansa, że to się powoli by zaczęło zmieniać. Bo ja nie wierzę w rewolucyjne zmiany. Ja nie kryję, że ja uważam za wszystkich tych, którzy opowiadają, że jak oni dojdą do władzy, to wszystko się natychmiast zmieni, za po prostu oszustów, bo system dzisiaj polityczny jest tak złożony, tak skomplikowany, że nie da się go z dnia na dzień radykalnie, rewolucyjnie zmienić. Można natomiast stopniowo go ewolucyjnie zmieniać albo w lepszym, albo w gorszym kierunku. Niestety my nie idziemy w dobrym kierunku na wielu sprawach, ale praźródłem tego jest oczywiście chory parlament, to znaczy chory układ w Sejmie, gdzie niestety, ale na przestrzeni kolejnych lat w miejsce tych różnych śmiesznych posłów zostali wprowadzeni posłowie, którzy są przyciskami do głosowania. I to, proszę
proszę zwrócić uwagę, jak pan szczerze porozmawia z wieloma politykami tych głównych partii, którzy na przykład przez moment się znaleźli w Sejmie, a później uciekli do samorządu, a ja rozmawiałem z wieloma, to panu zawsze powiedzą to samo. Ja mówię, panie, zwykle ten człowiek jest burmistrzem, wójtem bądź prezydentem jakiegoś miasta, go pytam, dlaczego pan odszedł z parlamentu do samorządu? Powiedział, no bo ja mam tutaj coś do zrobienia, realną jakąś władzę, mam tu swoją małą ojczyznę, coś mogę dla niej zrobić i nie narzuca mi decyzji mój szef. No bo on oczywiście chce wsparcia, jeśli jest ten polityk dalej w jakiejś partii dużej, od czasu do czasu przy okazji jakiejś kampanii wyborczej, ale na co dzień ja jestem u siebie szefem, sterem, okrętem. Tymczasem posłowie, senatorowie zostali w Polsce sprowadzeni do przycisków do głosowania. Oni tam oczywiście mogą, jak mi pozwoli kierownictwo partii, pójść do mediów, coś powiedzieć, ale nie daj Bóg, żeby się ośmielili zagłosować inaczej, niż im to kierownictwo partii kazało. Nie daj Bóg, żeby zaczęli mówić w mediach, do których im pozwoli się iść inaczej niż przekazem dnia, który jest im przysyłany. I na tym polega choroba polskiej demokracji, że nastąpiło nadmierne scentralizowanie, bo ja nie mówię, że ma być tak, że każdy poseł z jednej partii mówi co innego, bo to by ośmieszało tą partię. Tylko sposób uzgadniania tego wspólnego stanowiska już dzisiaj niewiele ma wspólnego z demokracją i przypomina słynną scenę filmu Patryka Wegi, gdzie, prawda, upozowany na Grzegorza Schetynę aktor tłumaczy młodemu, a właściwie wiekowo starszemu od siebie, ale młodemu posłowi w sensie kadencji granemu przez Daniela Olbrychskiego, na czym polega demokracja. Prawda, że ja jestem królową matką, ty jesteś robotnicą, pszczołą masz robić, co ci każe, na co Olbrychski pyta, na czym polega demokracja? No na tym, że ule napieprzają się między sobą. No, no więc umówmy się, właśnie na tym demokracja nie powinna polegać, niestety polega i na tym polega nasz problem z demokracją. To może Paweł Kukiz ma rację, może wprowadźmy te jednomandatowe okręgi wyborcze. Ale mamy je... Chociaż w ordynacji mieszanej. Ja wiem, że mamy w Senacie. No tak? Więc mamy je w Senacie. Ja, za ordynacją mieszaną bym był. To zgoda, ale nie za całkowitym systemem okręgów jednomandatowych, bo gdybyśmy wprowadzili, to byłoby dokładnie to, co jest w Senacie, tylko w wersji 460, co oznaczałoby, że mielibyśmy Sejm złożony wyłącznie, dzisiaj obecny Sejm, może z kilkoma, może w najlepszym razie kilkunastoma wyjątkami, byliby to wyłącznie posłowie Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS-u i Koalicji Obywatelskiej. Nie byłoby już Konfederacji, nie byłoby Lewicy, nie byłoby Trzeciej Drogi. Czy byłby to lepszy Sejm? Moim zdaniem nie. Ja kiedyś byłem zwolennikiem systemu dwupartyjnego. Dzisiaj muszę przyznać, że wolę system koalicyjny z prostego powodu, bo ja widzę, że ten koalicjant może czasem temu głównemu koalicjantowi przynajmniej patrzeć na ręce. Jak im nie patrzy na ręce, to u nas politycy uważają, że wszystko mogą. Do pewnego stopnia tak było z PiS-em, a jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda patrzenie na ręce w PiS-ie w okresie jego rządów, to polecam moją rozmowę z premierem Morawieckim, który miał utrapienie, bo był ten nieszczęsny pan Ziobro, którego się nie można było pozbyć i w związku z tym oni nie mogli niczego zrobić. No, tylko, że to jest samo oszukiwanie się. Ja mówiłem w pewnym momencie w czasie tej rozmowy panu Morawieckiemu, że mogli spokojnie na przykład wyrzucić pana Ziobrę, bo to by oznaczało, że owszem, przez pewien czas byłby rząd mniejszościowy, a następnie poszukać sobie w Sejmie innego koalicjanta. I był taki koalicjant chętny, to było Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko tego już Morawiecki nie mógł powiedzieć, chociaż przyznał w tej rozmowie, że takie sygnały były wysyłane, ale druga strona nie chciała. Moje zdanie jest w tej sprawie inne. PSL chciał zająć miejsce Ziobry w poprzedniej kadencji przy PiS-ie, tylko prezes Kaczyński tego nie chciał. Bo prezes Kaczyński uważał, że Ziobro jest mimo wszystko lepszy od Kosiniaka-Kamysza. I to jest istota, prawdziwa polityka. Oczywiście Morawiecki nie mógł tego powiedzieć, ale wracając do sedna problemu. W moim przekonaniu polityka się nam degeneruje, ale to nie znaczy, że ten proces jest nieodwracalny. On jest odwracalny, tylko kluczem jesteśmy my, czyli wyborcy. My musimy mieć większą pamięć, lepszą pamięć i przypominać tym politykom, którzy już byli, że nie dotrzymali słowa, że olali nas jako wyborców i głosować na nowych innych. Bo za którymś razem jest szansa, że pojawią się naprawdę lepsi politycy. Zmiana ordynacji miałaby sens, zgoda, na mieszaną, czyli taką, żebyśmy część posłów wybierali w wyborach jednomandatowych okręgach, a część na listach partyjnych. I to niewątpliwie by stworzyło pewną równowagę między ambicjami właśnie lokalnych polityków, a decyzjami prezesów partii, bo oczywiście nie jest też dobrą rozwiązaniem, gdzie prezes będzie miał wyłącznie lokalnych liderów i nie będzie w stanie niczym zarządzać. Więc tu trzeba pewnej równowagi, ale niezależnie od tego, jaką mamy ordynację wyborczą, to ordynacja wyborcza sama nie uzdrowi systemu. Uzdrowić system mogą tylko wyborcy,
To jest tak jak z samochodami. Jeżeli nie będziemy wymagać od producentów lepszej jakości, tylko będziemy coraz gorsze badziewie kupować, to oni nam to coraz gorsze badziewie będą dostarczać. Prawda? No bo im się to taniej wyjdzie, prawda? Nie będą się musieli starać. Jeżeli natomiast my raz nauczeni porażką, jeżeli jakiś koncern produkuje słaby samochód, to się masowo psuje, to ludzie się od niego odwracają. Prawda? Nie kupują samochodów, idą do konkurencji. I on już nie wróci na rynku. I podobnie jest z polityką. Ludzie muszą eliminować tych, którzy się nie sprawdzili, którzy nakłamali, którzy oszukali i wybierać innych. I w ten sposób na zasadzie mechanizmu rynkowego jest szansa, że ci następni będą lepsi, bo będą mieli w pamięci, co się stało z poprzednikami, którzy brzydko traktowali wyborców. Natomiast my niestety w Polsce mamy zbyt krótką pamięć. I to jest podstawowy problem, mam wrażenie, jeśli chodzi o degenerację polskiej polityki. Dlatego po to są takie programy, żeby przypomnieć ludzi. Dokładnie tak. Od 30 lat mniej więcej te same twarze się pojawiają na kanałach. Nie, trochę się nowych pojawiło, ale akurat ci dwaj główni gracze, widzieliśmy ich, prezes Kaczyński i Donald Tusk, są w polskiej polityce, powiem brutalnie, już dawno za długo, już dawno powinni pójść na emeryturę. Ja chciałbym jeszcze szybciutko na sam koniec poruszyć, no bo tak, mieliśmy rządy Bieleckiego, Mazowieckiego, Olszewskiego. Później, w którymś momencie do władzy dochodzi lewica, postkomuniści, SLD. To był, ja pamiętam wtedy też zawiedzenie mojego ojca, prawda, który powiedział, że wracają stare czasy, ale... Ale nie wróciły. Nie wróciły, właśnie nie wróciły, tak. Natomiast... Prawica nie dała sobie rady na wolnym rynku, w demokracji. Jak była w opozycji, to mogła pociągnąć, to pociągała za sobą tłumy, prawda? Wyciągała na ulicę. Okazało się, że dostaliście możliwości, można było przejąć władzę, można było robić reformy i w 5 lat wszystko roztrwoniliście. Wtedy, nawet nie w 5, mniej, ale wtedy w 93 roku prawica zapłaciła cenę za brak profesjonalizmu politycznego. Mianowicie ona poszła rozdrobniona. Ja przeliczałem, ile łącznie miałyby w Sejmie następnym kadencji partie, które tworzyły rząd Hanny Suchockiej, czyli były się w stanie dogadać co do wspólnej koalicji rządowej, gdyby się były w stanie dogadać co do wspólnej listy wyborczej. Otóż łącznie dostałyby tyle głosów, że miałyby 200 posłów w następnym Sejmie. I miałyby największy obóz. Nie mieliby samodzielnej większości, ale byłoby blisko. I SLD z PSL-em mieliby dużo mniej posłów. Natomiast ponieważ oni poszli totalnie rozproszeni, totalnie. Kongres się nie dogadał z Unią Demokratyczną, Olszewski się nie dogadał z Kaczyńskim i tak dalej, i tak dalej. W efekcie czego to się rozbiło na tyle formacji, że z nich wszystkich jedynie Unia Demokratyczna przekroczyła, mówię o tych formacjach, które współtworzyły rząd Suchockiej. I tylko Unii Demokratycznej udało się przekroczyć próg wyborczy, ale to było już słabiutkie kilka procent i mieli maleńki klub w następnym Sejmie. Cała reszta padła ofiarą ordynacji wyborczej. Więc to nie jest tak, że nagle naród się odwrócił od ugrupowań postsolidarnościowych, czy z dawnej opozycji antyperelowskiej. Wszyscy zakochali się w Aleksandrze Kwaśniewskim, SLD i w Pawlaku z PSL-u. Nie. Po prostu tu zadecydowało rozproszenie głosów. Politycy sami wygenerowali, nie mogąc się dogadać co do właśnie wspólnych list wyborczych, stworzenia szerszych list wyborczych. Nie wyciągnęli wniosku z ordynacji, którą sami uchwalili. I w tym sensie wykazali się skrajnym nieprofesjonalizmem. Natomiast to nie jest tak, że nastroje, oczywiście nastroje się częściowo zmieniły, bo to były efekty planu Balcerowicza, niechęci do tego, ale nie zmieniły się na tyle, przecież SLD wygrało tamte wybory w 93 roku, uzyskując 20% głosów. 20% głosów. PSL 15%. To daleko do 40 ponad, które później dostawała Platforma, PiS, czy nawet samo SLD w 2001 roku. Tylko że 30 kilka procent głosów w wyborach 93 roku przepadło i nie zamieniło się w mandaty poselskie. I to dało SLD i PSL takiego bonusa, praktycznie podwoiło ich liczbę posłów w stosunku do procentu głosów, jakie padły na te formacje. Więc tutaj po prostu rzeczywiście tacy ludzie, zresztą dlatego między innymi pamiętam, później jak miałem okazję rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, on się strasznie oburzał, cały czas zwalał na Olszewskiego, bo on sobie zdawał sprawę, że on się wtedy wykazał totalnym brakiem profesjonalizmu, nie dogadując z Olszewskim, a Olszewski oczywiście robił dokładnie to samo, to wszystko przez Kaczyńskiego. Ale faktem oni sami się na własne życzenie wyeliminowali z tamtego Sejmu. Podobnie z drugiej strony Mazowiecki, inaczej nie Mazowieckiego, liderzy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, bo Mazowiecki wszedł, prawda, Unia Demokratyczna weszła, ale gdyby się dogadali z Kongresem, niewątpliwie mieliby tych mandatów znacznie więcej.
No właśnie, pierwsza dekada lat 90. to jest takie krzepnięcie tych wszystkich partii. Tak, to prawda. Dopiero od 2001 roku zacznie się duża polityka, duża rozgrywka. Tak, i o tym właśnie porozmawiamy w kolejnym nadzwyczajnym programie w te wakacje. Tutaj stawiamy kropkę, drodzy Państwo. Bardzo jestem ciekawy, jak Wy wspominacie tę dekadę lat 90. w polityce. Może nawet pochwalcie się, na kogo wtedy głosowaliście. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. Im nas więcej, tym lepiej. Profesor Antoni Dudek, jak zawsze, oprowadzał nas po meandrach tej polityki. Bardzo Panu dziękuję. Polityki z domieszką historii teraz. Tym razem tak. I tak. Polecam oczywiście wszystkim, którzy chcą jeszcze głębiej wejść w moją książkę Historia polityczna Polski 89-2023, bo właśnie opowiedziałem tu w skrócie kilka pierwszych rozdziałów tej książki. No, ale zakończenia nie zdradzamy. Zakończenia nie zdradzamy. Tak, a na kanale Super Expressu oczywiście jest też cały czas dostępna rozmowa profesora Antoniego Dudka z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Tam też, tak jak pan powiedział, jest mnóstwo ciekawych wątków, które... Ale już o latach, kiedy był premierem Morawiecki, czyli latach 2017-2023. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się wtedy działo, również w głowie pana premiera, to zapraszam. Wyciągnął pan z niego pewnie jakieś smaczki, tak więc polecam tę rozmowę. Jest dostępna na kanale Super Expressu. Drodzy Państwo, na dzisiaj to wszystko. Dudek o polityce w wersji ekstra jeszcze powróci, bo jeszcze mamy mnóstwo rzeczy do omówienia. Tak jak mówiliśmy, chociażby właśnie od 2001 roku wzwyż, czyli wojna tych dwóch partii. Dlaczego nie doszło do rządu PO-PiS-u? Wtedy się mówiło o tym rządzie PO-PiS-u. Dlaczego do tego nie doszło? O tym wszystkim porozmawiamy w kolejnym odcinku. Kłaniam się, dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.